Jest z nami Lizzy. Drogie panie, face to face. Spokojnie, widzowie, jutro. Zobaczymy. Widzę, że już nie jesteś taka wygadana dzisiaj. No bo nie mam co z tobą gadać. Bo cię rozpierdalam. No tak, masz większe słownictwo i jesteś inteligentną dziewczyną, nie umówcie tego. Ale w walce nie masz ze mną szans. Spoko, zobaczymy jutro. Zobaczysz, nawet inaczej stoję, żebyś mnie przypadkiem nie popchnęła. Dzisiaj też nie będę tego robić. Bo nie masz psychy, czy co? Mam psychę, po prostu zostawię to na jutro. Nie ma co, i tak już poleciałeś. Jakby nie ochroniasz, spadłaś by na plecy. Pewnie tak, bo się nie spodziewałam, że taką patusiarnię odwalisz. Co jeszcze masz do gadania? Nic. Po prostu daję tobie gadać, bo sama się orasz. Drogie panie, przodem do publiczności. No i widać, że tutaj te emocje nie spadają, wręcz przeciwnie. Im bliżej do tej walki, tym do powiedzenia panie mają też troszkę więcej, natomiast pod innymi aspektami. Nawcia, jeszcze słówko. Słówko, puentując to wszystko do publiczności, bo naprawdę zrobiło się intensywnie w ostatnim czasie, natomiast ja mam wrażenie, że u ciebie im bliżej do tej walki, tym ta pewność rośnie, a to jest troszeczkę paradoks, bo to jest twój debiut w walkach freakowych. Pewność siebie na pewno rośnie, ale to też dlatego, że po prostu pracuję nad sobą bardzo dużo i myślę, że też zauważają to ludzie. Wstawiłam na swoje Instastory moje tarcze przed samym mediatreningiem i dużo osób mówi, że fajnie to wygląda, więc mam nadzieję, że nie kłamią i że jest okej. No to czekamy na ten debiut z wielką niecierpliwością. Nawcia, dziękujemy serdecznie, natomiast Lizzy, słówko do ciebie, bo ty też znajdujesz się aktualnie pod sporą presją, no, po niektórych nieprzemyślanych swoich wypowiedziach, natomiast trzeba to wziąć wszystko na barki, jutro się od tego wyłączyć i zrobić swoje. Wiem, w ogóle chciałabym powiedzieć, że chciałabym przeprosić u wszystkich białoszkórych osób, których kiedykolwiek dotknął rasizm, to byli niepotrzebne słowa, ale dla wszystkich kurw, takich jak Natalia, którzy wyzywają mnie od ponad roku, teraz piszą rasistowskie komentarze, chuj wam w dupę. Oj, to na koniec było...